Firma była zawsze częścią naszej rodziny i tak naprawdę nie pamiętam czasów praktycznie, kiedy tej firmy nie było. Czy ona była czwartym dzieckiem? Myślę, że nie, natomiast była bardzo, bardzo kluczową częścią życia, czy nadal jest w zasadzie, mojego taty. I czy to jest firma, czy to jest jakakolwiek inna działalność, pasja, cokolwiek, czemu rodzic się poświęca, no to jest to częścią całej rodziny. Ta firma gdzieś tam zawsze się przeplatała, tak? Od samego początku, jak już byliśmy w miarę duzi, to pomagaliśmy nosić paczki gdzieś tam z kontenerów pierwszych do garażu, albo pomagaliśmy przy inwentaryzacji, gdzieś tam liczyć produkty. Ja w ogóle bardzo pasjonowałem się wtedy też grami komputerowymi, i komputerami ogólnie, one wtedy wchodziły na polski rynek dopiero, bo to były początki i też przez to chętnie jeździłem na tą giełdę gdzieś tam z tatą właśnie w sobotę, w niedzielę, bo przy okazji Wolumenu też można było pojechać na Grzybowską i na Grzybowskiej też była giełda, tylko już komputerowa, były gry i tak dalej, więc mnie to w jakiś sposób jarało. Więc wspomnienia z firmą mam raczej bardzo pozytywne cały czas, tak? I nie pamiętam jakichś negatywnych rzeczy. Oczywiście z tym czasem, kiedy my dorastamy, jakby wzrasta nam zrozumienie i świadomość tego, w jaki sposób to funkcjonuje, jak dużo czasu to pochłania, jak dużo pracy to wymaga, żeby jakiś tam sukces osiągnąć, więc człowiek więcej rozumie, ale jest to po prostu część naszego życia, tak? One się nieustannie przeplatają i my nie mamy z tym problemu. Kiedy mówię my, to mówię ja, moi dwaj bracia i tata. Nieustannie o firmie rozmawiamy, bo to jest taki nasz główny temat wspólny, tak? Rozmawiamy o jakichś tam naszych pasjach, o nie wiem, o jego dzieciach, jak się rozwijają, o tym, że Piotrek strzelił gola. A w tym samym zdaniu możemy przerzucić się na naszą najnowszą strategię, jeżeli chodzi o rozwój sieci sklepów i nie ma żadnego problemu w tym, tak? I często przy sobotach czy niedzielnych obiadach, a mamy takie rodzinne, w zasadzie śniadania w naszym przypadku, pojawiają się tematy firmowe i zupełnie nie jest to problem, tak? No, czasami któryś z żon powie, że może nie w tym momencie, no to wtedy przestajemy, ale tak ogólnie to nie ma problemu. W ogóle kluczowe w komunikacji to jest szacunek, czy z braćmi, czy nie. Szacunek i chęć usłyszenia tej drugiej osoby, bo w komunikacji często mamy tak, że my rozmawiamy ze sobą, ale my nie słuchamy, tylko w momencie, kiedy ktoś mówi, to my już jakby szykujemy ripostę, zamiast zrozumieć to, co on chce nam przekazać. Więc jakby uważam, że takie podstawowe rzeczy jak szacunek i chęć zrozumienia, a druga rzecz jeszcze, która jest bardzo ważna, to też świadomość swojego miejsca gdzieś tam w tej firmie, czy w szeregu, jak to się mówi, tak? Żeby dobrze się komunikować, trzeba wiedzieć też, kto za co odpowiada i kto z kim i dlaczego komunikuje, kto ma jakieś tam silne strony w jednym czy w drugim temacie, po to, żeby gdzieś tam tworzyć razem większą wartość dodaną niż osobną, bo uważam, że sukces to praca zespołowa i kluczowym jest wykorzystanie jakby zdolności poszczególnych jednostek, zupełnie jakichś tam innych talentów do tego, żeby one razem do tego garnuszka dołożyły coś, co stworzy jeszcze większą wartość dodaną. To muszę powiedzieć, że ja tak naprawdę nie uczyłem się żyć patrząc na swojego ojca, bo ja często go nie widziałem, tak? Bo kiedy on był w firmie, to ja byłem w domu, w szkole albo nie wiem, na jakimś tam treningu, a on poświęcał się tej pracy dosyć dużo, więc jak ja tak naprawdę nie widziałem go w tym aspekcie, tak? Widziałem go w domu wtedy, kiedy, nie wiem, dbał o rodzinę tak naprawdę. Ta nauka tak naprawdę tej przedsiębiorczości, ona się zaczyna troszeczkę później. Niż na samym początku możemy się uczyć, nie wiem, zaradności, tak? Albo innych takich rzeczy, ale wydaje mi się, że koniec końców, bez względu na to, jak super mamy rodziców, jak wiele oni nie osiągnęli, to każdy z nas musi odnaleźć ten gen sam w sobie, w sensie samemu go zbudować, tak? Bo to nie jest temat taki wyssany z mlekiem matki, moim zdaniem. Natomiast my, jako powiedzmy dzieci ludzi sukcesu, mamy jedną rzecz, którą uważam, że jest ważna. My widzimy, że to jest możliwe, tak? To jest, ja patrzę na tatę, ja nie wiem, jak on to zrobił, tak? No, szczerze mówiąc, nie było mnie tam, tak? Natomiast ja patrzę i mówię, o, to jest możliwe, tak? Jeżeli człowiek taki jak mój tata osiągnął taki sukces, z zera do bohatera, no to teraz pytanie, to ile ja mogę zrobić, tak?
jedna i druga ścieżka jest dobra. To nie jest w ogóle problem, czy jedna jest lepsza, czy druga jest lepsza. Pytanie jest zawsze, która jest lepsza dla ciebie? Czego ty potrzebujesz na ten moment, żeby móc w tej firmie być kluczową osobą, trzeba wnosić tam jakąś wartość dodaną. Jaką wartość dodaną byś chciał wnieść? Gdzie się tego nauczysz? Czy się nauczysz tego sam, czy pójdziesz do innej firmy? Decyzja należy do ciebie. To nie ma znaczenia, gdzie się nauczysz. Ważne, żebyś umiał. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma jednej drogi dobrej. Każda jest inna i każda jest tak dobra na tyle, na ile my chcemy osiągnąć sukces. To od tej chęci się zaczyna. Jeżeli my chcemy osiągnąć ten sukces, to jesteśmy w stanie i sami się nauczyć. A jeżeli nie jesteśmy w stanie się sami nauczyć, to nawet nie pracując w innych firmach, jesteśmy w stanie pójść na szkolenia, jesteśmy w stanie pójść gdzieś tam na jakieś spotkania, na przykład tego typu, jak dzisiaj jesteśmy, dowiedzieć się. To jest kwestia chęci, tak? Kiedy my podejmujemy jakąś decyzję, okej, ta firma to będzie moje życie, to będzie moja droga do mojego własnego sukcesu, chcę się w tej firmie zająć tym czy tamtym, bo to jest uważam kluczowe i to też jakby pokrywa się z moimi talentami, okej. Od tego momentu zaczyna się prosta rzecz. To co zrobiłaś, żeby być najlepszy w swojej dziedzinie? Można pracować na pół gwizdka, tak? Ale będą tego konsekwencje, bo firma rodzinna nie różni się niczym innym od żadnej innej firmy. Tak samo jak w każdej innej firmie, która nie byłaby rodzinna, wchodzimy na pierwsze stanowisko i później, żeby doczłapać się gdzieś tam do stanowiska menadżera, czy prezesa, czy członka zarządu, prezesa i tak dalej, potrzebujemy czasu, doświadczenia, lat i w obcej firmie pokornie pracujemy na ten sukces, tak? Chodzi o to, że we własnej firmie trzeba zrobić dokładnie to samo, tak? Czyli nie wchodzimy i nie mówimy, dobrze, to ja jestem teraz synem pana prezesa, to mówcie mi wiceprezes i ja teraz tutaj ogarniam wszystko. Nie, trzeba troszkę pokory nabrać i przede wszystkim przez pierwsze lata zacząć się uczyć tego biznesu i w ogóle uczyć się biznesu. Zobaczyć, czego on potrzebuje i czego my musimy się jeszcze nauczyć, żeby do tego biznesu włożyć, etc., etc. I to jest bardzo ważne, tak? To jest bardzo kluczowe, wydaje mi się. Nie było to takie trudne. Żeby w ogóle przekonać tatę, żebyśmy coś spróbowali w tym zakresie. To nie było trudne, tak? Bo tata jest bardzo nastawiony na rozwój. Pomysł był rozwojowy i powiedział, okej, spróbujemy. To była szybka decyzja. Natomiast później, no później to praca nad marką, nad produktami, nad tym wszystkim, co mogliśmy zrobić wspólnie tak naprawdę, bo sukces to jest praca zespołowa i oczywiście gdzieś tam ja wpadłem na ten pomysł, żebyśmy robili takie rzeczy i cała ta historia się trochę wokół mnie kręci, ale tak naprawdę wszyscy razem robiliśmy ten projekt i każdy gdzieś tam za jakąś tam część odpowiadał. I w miarę jak się ten projekt rozrastał, jak marka się rozrastała, stawała się coraz bardziej rozpoznawalna, coraz więcej produktów byliśmy w stanie do niej wrzucić i z sukcesem sprzedawać na rynku, no nasza wiara w to wszystko rosła, tak? I taty też. Grałem na gitarze, gdzieś tam miałem długie włosy, kolczyki i inne pomysły na życie jeszcze. I grałem na takim piecyku Galin Kruger przez chwilę. I 10 lat później, jak zaczęliśmy tworzyć tą markę, właśnie przypomniał mi się ten fakt, więc mówię, okej, nie jestem muzykiem, ale mogę handlować sprzętem audio wysokiej jakości. I ta nazwa tego piecyka mi się przypomniała. Zacząłem szukać wokół tego właśnie Kruger Audio, Kruger to, Kruger tamto, tam dużo rzeczy było zajęte już. Więc Marek Puszkiel, nasz menadżer działu zaopatrzenia, dorzucił mac, przybiliśmy piątkę i tak oto właśnie powstała ta nazwa. My cały czas jesteśmy spójni, jeżeli chodzi o nasze wizje i to jest niesamowite, że my się świetnie dogadujemy, tak, z braćmi. Na najbliższe 5 lat mogę powiedzieć, że tak naprawdę mamy spójną strategię gdzieś tam, którą chcemy wspólnie rozwijać i wierzymy w nią wszyscy razem. Więc to jest bardzo fajne i ona jest związana z rozwojem naszej sieci sklepów, przede wszystkim z poszerzaniem oczywiście oferty, z coraz większym naciskiem jeszcze na marketing i na tworzenie kolejnych marek.
zarządzanie wiedzą, zarządzanie ludźmi, rozwój jakości tej kadry, rozwój wiedzy u chłopaków, którzy u nas pracują w sklepach. To jest taki projekt, który jest dla mnie mega ważny, uważam, że dla całej firmy mega ważny i też będzie oprócz dobrego marketingu, dobrego produktu podstawą naszego długoterminowego sukcesu. Firma rodzinna nie różni się moim zdaniem co do takich głównych elementów od każdej innej firmy. I teraz, tak jak nie każdy ma talent do śpiewania i nie powinien śpiewać może, niektórzy mają talent do śpiewania, ale nie śpiewają, tak? Tak samo i w biznesie. Może nie każdy chce bądź powinien być biznesmenem, tak? Może nie każdy ma talent do tego, żeby być biznesmenem, pomimo że chce. Więc warto siebie przede wszystkim poznać, tak? Już tak od strony w ogóle psychologii osiągania sukcesu i wybierania takiej drogi życiowej, z którą będziemy szczęśliwi. Warto siebie poznać i zrozumieć, o co nam w życiu chodzi, tak? Zobaczyć, jak ta firma funkcjonuje, bo to będzie nasze życie na co dzień, tak? To nie będzie drastycznie inaczej nagle. Tylko patrzmy, jak funkcjonuje, nie wiem, nasz tata, nasz brat, który może już w tej firmie pracuje, czy inni ludzie, którzy tam są, i zapytajmy się siebie, czy ja chcę takiego życia. A druga rzecz, to jak już ogarniemy się, kim jesteśmy, jakie mamy gdzieś tam talenty, zasoby i tak dalej, to co w tej firmie miałbym robić? Co w tej firmie miałbym robić? Jeżeli jak już tutaj jesteśmy w stanie coś powiedzieć, ok, to są jakieś kluczowe zagadnienia w firmie, można się zająć tym, tym i tym, mi się najbardziej podoba to, chcę w tej firmie i tak dalej, chcę być tutaj, tak? No to od tego momentu dopiero się zaczyna jakby nasza praca nad naszą pozycją w tej firmie, bo jeżeli sobie wybraliśmy, powiedzmy, ok, chcę pracować w tej firmie, chcę pracować w marketingu, tak? No to teraz w tym marketingu dla przykładu muszę pokazać swoją wartość, bo jakby nikt mi nie płaci czy nie przekaże firmy za ilość czasu, które ja tam spędzę, tylko za wartość dodaną, którą do tej firmy włożę. Więc muszę po prostu wypracować sobie własną pozycję w tej firmie. To nie powinno być dane, to powinno być... Ja wręcz teraz z perspektywy czasu rozumiem każdego, nie wiem, ojca czy matkę, która nawet stawia opór po to, żeby zobaczyć, czy delikwent rzeczywiście tego bardzo chce i jak dużo jest w stanie poświęcić i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to nawet cenię, bo w taki sposób wychowuje się dobrych ludzi, tak? Daje im się możliwości, ale też cały czas się próbuje ich gdzieś tam testuje, żeby sprawdzić, czy oni są na właściwym kursie. Więc pierwsze lata to powinniśmy być świetnym członkiem zespołu. Świetnym członkiem zespołu. I wtedy uczyć się tej firmy, poznać tą firmę i tak naprawdę pracować wtedy... Nie na własny sukces, tylko na sukces, powiedzmy, ojca czy matki, w zależności kto tą firmę posiada, czy po prostu na sukces tej firmy, która ma jakąś tam strategię, która jest w tej chwili określona, która była określona przez człowieka, który ją założył. Na samym początku sugeruję pracę w zespole i sugeruję przede wszystkim pracę na cześć i chwałę naszego taty bądź mamy, po to, żeby pokazać, tak? Pokazać, że czujemy tą firmę, że jesteśmy w stanie w tej firmie funkcjonować i że chcemy faktycznie w tej firmie pracować i być i żyć. To, co na ten moment jest w firmie potrzebne, tego ja chcę się nauczyć. I to jest cały czas i zawsze w ten sposób, tak? Jeżeli za 5 lat będzie potrzebne zupełnie coś innego, siadamy do książek, idziemy na szkolenia, uczymy się zupełnie czegoś innego i na pewno tak będzie. Natomiast na ten moment mam jakieś tam rzeczy, które są związane właśnie z marketingiem, troszkę z e-commerce'em, też chciałbym poprawić swoje kompetencje w tym zakresie, no i zarządzanie wiedzą i rozwijanie kadr, tak? To są takie elementy, które no, są dla mnie teraz bardzo ważne i poświęcam temu dosyć dużo czasu. I uważam, że tak jak firma się może rozwijać, ona się może rozwijać tylko tak szybko, jak my się rozwijamy sami.